Złota księga bajek. Opowieści ze wszystkich stron świata. Wydawnictwo Wilga. Złota rybka. Dawno, dawno temu, w ubogiej chatce nad brzegiem morza mieszkał biedny rybak. Pewnego dnia wybrał się jak zwykle na połów. Nie waż mi się wracać do domu z pustymi rękami! Wołała za nim od drzwi jego gderliwa żona. Rybak zarzucił sieć i już po chwili zauważył, że coś w niej pięknie połyskuje. Cóż to za dziwo! Rzekł do siebie, wyjmując z sieci złoto-żółtą rybkę. Zdumienie jego wzrosło jeszcze bardziej, kiedy usłyszał, jak złota rybka przemówiła ludzkim głosem. Szlachetny rybaku, wypuść mnie. Jestem córką króla morza i jeśli mnie uwolnisz, spełnię każde twe życzenie. Zaskoczony rybak bez namysłu wrzucił rybkę z powrotem do wody. Ale kiedy wrócił do domu i opowiedział, co się stało, żona go zwymyślała. Coś takiego! Kiedy rybka powiedziała, że spełni twoje życzenie, trzeba było poprosić o cokolwiek. Idź zaraz na brzeg i gdy ją spotkasz, poproś o nową balię. Spójrz tylko, w jakim stanie znajduje się nasza balia. Rybak wrócił na brzeg morza. Kiedy tylko zawołał rybkę, natychmiast wystawiła łebek z wody. Wzywałeś mnie? Oto jestem, powiedziała. Rybak powtórzył rybce życzenie żony. Byłeś dla mnie bardzo dobry, odpowiedziała natychmiast rybka. Wracaj do domu, a przekonasz się, że twoje życzenie zostało spełnione. Rybak pobiegł do domu przekonany, że żona ucieszy się takim załatwieniem sprawy. Ale skoro tylko otworzył drzwi, żona zaczęła pomstować. I pomyśl sam! Ta rybka ma rzeczywiście czarodziejską moc. Po co ją wypuściłeś? Spójrz tylko na tę balię. Jest zupełnie nowa. Nie możemy zadowolić się jednym nędznym życzeniem. Wracaj i powiedz jej, żeby dała nam nowy dom. Rybak pośpieszył nadmorski brzeg. Ciekaw jestem, myślał, czy jeszcze spotkam rybkę. Mam nadzieję, że nie odpłynęła zbyt daleko. Rybko, rybko, zaczął nawoływać. Tu jestem. Czego chcesz tym razem? Usłyszał pytanie. Tego moja żona chciałaby... Czego chce tym razem? Przerwała mu rybka. Dużego domu. Mruknął rybak trochę zawstydzony. W porządku, byłeś dla mnie dobry, spełnię więc twoje życzenie, odpowiedziała rybka. Tym razem rybak nie śpieszył się z powrotem, myśląc o tym, jaką radość sprawi żonie nowym domem. Już z daleka zobaczył dach nowego, wspaniałego domu, kiedy wybiegła mu naprzeciw żona, trzęsąc się ze złości. Słuchaj no, teraz, kiedy wiem, jaką moc rzeczywiście ma rybka, nie możemy poprzestać na byle domu, wrzeszczała. Musimy jeszcze prosić o coś więcej. Biegnij z powrotem i poproś o prawdziwy pałac, nie taki zwykły dom jak ten. I piękne stroje, i klejnoty. Rybak zmartwił się nie na żarty, ponieważ jednak żona przez całe lata
trzymała go pod pantoflem i nigdy nie mógł powiedzieć jej nie. Powrócił znów na brzeg morza. Był w prawdziwej rozterce. Zawołał rybkę, lecz tym razem upłynęło trochę czasu, zanim wynurzyła się z wody. Tymczasem morze wzburzyło się, a fale przystroiły się w białe grzywy. Przepraszam, że cię znów trudzę, zaczął rybak, ale moja żona się namyśliła i teraz chce mieć piękny pałac, a ponadto... Jeszcze raz rybka spełniła życzenie rybaka, ale tym razem wydawała się mniej przyjazna niż przedtem. Nareszcie poczciwy rybak mógł wracać do domu, wiedząc, że marzenia żony się spełniły. Mieli teraz wspaniały pałac. Ach, jaki był piękny! U szczytu schodów wiodących do pałacu żona rybaka, wystrojona i obwieszona klejnotami, jak wielka dama, niecierpliwie czekała na męża. Wracaj i poproś o... Ale rybak przerwał jej. No wiesz, taki wspaniały pałac. Musimy cieszyć się tym, co mamy. Nie uważasz, że za dużo chcesz? Wracaj, powiedziałam. Rób jak ci każę i poproś rybkę, żebym została cesarzową. Wołała. Nieszczęsny rybak, ociągając się, ruszył nad brzeg morza. Tymczasem rozpętała się burza. Straszne błyskawice rozjaśniały pociemniałe niebo, a fale biły wściekle o brzeg. Rybak ukląkł na skalę, a piana wodna pryskała mu na twarz. I raz jeszcze rybak zaczął cichym głosem wzywać rybkę. Tym razem wysłuchała go w milczeniu i bez słowa dała nura w głębinę. Rybak czekał długo, ale rybka nie pojawiła się więcej. Straszna błyskawica, o wiele jaśniejsza niż poprzednie, rozdarła niebo i w jej świetle rybak ujrzył, że zarówno nowy dom, jak i pałac zniknęły bez śladu. Tylko mała, uboga chatka stała na swoim miejscu. Tym razem żona czekała we łzach. Dobrze ci tak. Powinniśmy cieszyć się tym, co mamy, zamiast ciągle żądać więcej. Gderał ze złością rybak. W głębi duszy był jednak zadowolony, że wszystko jest po staremu. Nazajutrz i przez wszystkie następne dni, jak dawniej, wypływał na morze, ale nigdy już nie spotkał małej, złotej rybki. Przekład Zbigniew Wójcik. Czytała Yumi.